No dzień dobry, ja już tutaj jestem z podcastem. Witam was znowu z wietrznego, ale jakże pięknego Tokio, bardzo słonecznego, bezchmurnego. Dzisiaj może być głośno, bo na dole to mokaczek płacze, Jocianko robi szafki, więc dużo odkurzacza też używa, ale dzisiaj... Dlaczego tak? Dlatego, że u nas jest dzień, proszę Państwa, wolny, tak jest, jest święto narodowe, tak zwane Kenkoku Kinenbi, czyli dosłownie tłumacząc dzień, rocznica założenia Japonii. Oczywiście to jest wszystko takie bardzo mocno naciągane w wielkim takim, nie nawiasie, cudzysłowiu można powiedzieć, dlatego że jest to rocznica oparta o koronację jednego z pierwszego i ważnego cesarza Japonii, takiego też można wręcz powiedzieć mitologicznego, bo cesarza Jinmu. To jest postać ważna i dla pasjonatów Japonii niezwykle wstyd jest nie znać tego cesarza. Więc cesarz Jinmu właśnie podobno według wyliczeń różnych naukowców z ery Meiji podobno był właśnie ukoronowany 11 lutego 660 roku. Czy to prawda? Trzeba by było mieć maszynę i tam się cofnąć i zobaczyć, czy on w ogóle istniał, bo o nim oczywiście są też różne, no wiecie, naukowcy się spierają, czy on w ogóle istniał, ale to nieważne, więc taki dzisiaj mamy dzień, więc tutaj się wszyscy cieszymy, się zrobiła nichonia i możemy tutaj patatajać. Więc tak to wyglądało, a dzisiaj poruszymy temat, który jest tak naprawdę... wynikiem pewnie mojego wczorajszego zdjęcia, ale też was bardzo zainteresował i w takim małym Q&A na Instagramie poprosiłam was o tematy i najbardziej chcieliście poruszyć temat właśnie japońskich tradycyjnych ubrań. Dokładnie odniosę się do jednej prośby, która bardzo mi się spodobało sformułowanie jej. Czekajcie, już szukam i to ktoś ma w ogóle jebutną księżniczkę hejanowską, peace out, hejan bitches, więc brzmi od tej osoby dokładnie pytanie, znaczy propozycja tematu, tak, może o tradycyjnym ubiorze w Japonii, na przykład co Japończycy sądzą o tradycyjnych strojach, więc to jest dzisiaj ten temat taki główny, więc pogadajmy o tym, bo jest to temat, no, ocean, nawet nie morze, ocean, słuchajcie. Faktycznie, wczoraj ja żem dostał wreszcie i mógł nałożyć swoje piękne mompę, czyli moją wieśniarę, ale nie do końca. Dzisiaj opowiem wam więcej o mompę, tak naprawdę zrobię też cały odcinek o mompę, o zakładaniu mompę, więc jeszcze troszeczkę poczekajcie. Ale ogólnie... na pewno wam Japonia się kojarzy z kimonami, tak, z pięknymi kimonami i wbrew pozorom dalej Japonia jest krajem, gdzie jak najbardziej tradycyjne ubrania, które teraz bądź tak naprawdę stały się tradycyjne, bo wszyscy nosimy jeansy, wszyscy nosimy leggingsy, no może nie wszyscy, wszyscy nosimy kroksy, albo chociaż raz mieliśmy kroksy na stópkach, no wiecie, ale wiecie, chodzi mi o globalizację, globalizacja tam wszędzie dotarła, no i niby się wszyscy tak samo ubieramy. Sieciówki przejęły właśnie tą branżę fashion, no i wszystko się, tak można powiedzieć, wyrównało i takie rzeczy, które kiedyś nosiliśmy kulturowo, normalnie, które były normalnymi rzeczami, dzisiaj są rzeczami folkowymi. Tak też się stało również w Japonii, chociaż bardziej w Japonii kimono nadal jest strojem, oprócz tego, że tradycyjnym, to też zwykłym, to się bardzo tak zaciera. I ja chcę jeszcze przypomnieć, bo to będzie ważne, dlatego że ja będę mówić bardzo często dwie skrajne rzeczy, które ja zauważyłam, że Europejczykom jest ciężko połączyć w głowie, a w Japonii to jest takie, a no tak, bo to jest taki mały dzyndzelek tam, który to łączy, więc w Japonii
iż mimo wszystko kimono dalej jest strojem widzianym to tu, to tam, jest też w tym samym czasie rzadkością. I teraz, panie, jak? No dlatego, że no właśnie globalizacja. Kimono to nie jest sprawa prosta. Kimono ma niezwykłe zasady i kimono, wiązanie kimona, dokładnie wiązanie obi, to jest wielka sztuka. I wbrew pozorom nie każda Japonka to potrafi. Bardzo mała ilość Japonek to tak naprawdę potrafi. Dlatego, że to nawet nie chodzi o obejrzenie, bo jest masę, słuchajcie, tutoriali na YouTubie, teraz jest masę w ogóle różnych artykułów, no tego jest, ale zauważycie, jeśli przyjedziecie do Japonii, że Japonki same z siebie często nie podejmują się tego i zaraz wam wytłumaczę kulturowo dlaczego, tylko pójdę tą małą uspokoić. Diaboletka jest ze mną. Tak, jesteś ze mną, bo darła się w niebo głosy. Nie ciągaj mikrofonu, tylko mi. No i dlaczego tak jest? Dlaczego Japonki, o, przecież mają taki dostęp, mają bądź co bądź łatwiejszy dostęp niż ktokolwiek, prawda? I wydaje się, że niby każda powinna, bo często to mama daje kimono, czy nawet babcia przekazuje. No, tak, ale sztuka wiązania kimona, zakładania kimona jest bardzo restrykcyjna. Dlatego, że tutaj nie można zawiązać obi pira z drzwi. Dlatego, że ludzie to widzą. I musicie wiedzieć, że pamiętacie ten temat. Wiele z was się pyta, czy obcokrajowcy mogą nosić. Jak najbardziej. Japończycy wręcz zachęcają obcokrajowców, ale co jest często szykanowane, może nawet nie szykanowane, ale kiedy się patrzy krzywo. I to nieważne, jakiej jesteś rasy, i to nieważne, jakiego jesteś pochodzenia, bo dużo Japonek, zaraz opowiem o tym, też dostaje za to bęcki. Poprawne nakładanie kimona, poprawne wiązanie kimona, poprawne wiązanie obi, a przede wszystkim eri. Eri to jest kołnierz i w Japonii trzeba poprawnie nałożyć kołnierz, czyli lewy na prawy. Jeśli się nałoży prawy na lewy, wtedy się umrze. W sensie, że bo tak noszą osoby zmarłe, to znaczy, że umrzałaś. I to właśnie ten kołnierz, słuchajcie, jest tak gnojone to. Kilka celebrytek podpadło tylko dlatego, że zrobiło sobie właśnie story na Instagramie kamerą z przodu, która robi odbicie lustrzane. I po prostu naprawdę taki pocisk dostały od społeczeństwa. Ja wczoraj jestem, słuchajcie, zaraz opowiem, dlaczego ja nie noszę kimona i o co chodzi. Ja wczoraj, mimo że założyłam kimono, ale przykryłam to jakby właśnie tym mumpę, czyli tymi spodniami, to po prostu wychodząc, to ja po prostu sprawdzałam lewy na prawy, lewy na prawy. I jeszcze musiałam sobie zrobić zdjęcie kamerą zwykłą, nie tą przednią, tylko tylną. I wtedy jeszcze Google kimono wpisałam kanjiami i żeby sprawdzić, czy jest poprawnie. No kuźwa, po prostu. Ja mam panikę i tu dużo kobiet też ma panikę, bo to jest właśnie ten punkt. I właśnie to jest ten punkt, gdzie każdy ma stres. I to jest tak, ja mam taką psychozę wręcz, dlatego że w Japonii jest, jeśli chodzi o każdą rzecz, jeśli, słuchajcie, nie umiesz zrobić czegoś porządnie, to tego w ogóle nie rób. Dlatego ja bardzo unikam noszenia kimon, dlatego że ja nie mam. No, Bruśka. Dlaczego pipkasz? Ja nie mam takich umiejętności. Ja jeszcze nie byłam na kursie, a bądź co bądź, takie kursy są łatwo dostępne, bo wystarczy iść do jakiegoś kimonoja, czyli z sklepu z kimonami. Często tam są po prostu, no, wręcz. W poprzednim mieszkaniu to też była niedaleko kimonoja i tam pani dawała właśnie kurs wiązania obi, poprawnego nakładania za 500 enów, czyli 15 zł za godzinę, więc absolutnie taniocha. I teraz pytanie, to dlaczego ty nie pójdziesz? Wiecie co? Ja muszę wam, no super, beknij,
wszystkie pomrowiki chcą usłyszeć, jak bekasz. Wiecie co? Też jest taka rzecz, że ja jestem straszną kulapetą, jeśli chodzi o wiązanie. I też jakoś tak samo kimono bardzo lubię i bardzo chciałabym nosić, ale koncept wiązania obi jakoś tak wkurwia mnie. W sensie w głowie jest takie, o ja pierdolę. A mówię, bo ja jestem straszną pierdołą, jeśli chodzi o, kurwa, ja nie umiem wyciąć kartki papieru prosto. A w ogóle kokardki w życiu ci ładne nie zawiążę, można tak powiedzieć totalnie, kolokwialnie, że to takie obi to wiązanie kokardek. Dzięki, że walisz, cudownie, cudownie, przepraszam, ale wiecie, dziabuleta. Chociaż tą grzechotkę odstaw. I wiecie co? Dlatego ja mam coś takiego, a za to czesanie magę to jest dla mnie coś, co ja też planuję nauczyć się profesjonalnie, bo ktoś tam z was do mnie pisał, dobra, a dlaczego mówisz, że nie wolno kandzasi upinać, to jak kandzasi nie są do upinania, to chcesz też jedną rzecz tutaj wyprostować, kandzasi to są ozdoby, jak upniemy jakąś fryzurę, to wtedy je wtykamy, no a ktoś tam sobie, nie wiem, jakąś stworzył historię w głowie, że kiedyś, nie wiem, te magę były upinane kandzasi. No nie, kiedyś magę było upinane bińckie i nićmi. Właśnie ja chcę bardzo, bardzo mocno nauczyć się tego tradycyjnego stylu wiązania właśnie i spinania nićmi. No dzisiaj faktycznie wchodzą wsówki, wchodzą wypełnienia włosowe, takie jakby, można powiedzieć, takie pukle, takie kołtuny, żeby magę stworzyć. Czy też są specjalne też gąbki, takie wypełniacze. No to się teraz obecnie stosuje, ja bym chciała jednak nauczyć się tej tradycyjnej z Dudzidaj techniki i tutaj jestem w stanie wydać naprawdę fortunę na taki kurs, bo to akurat mnie interesuje. Ale faktycznie ja sobie nauczę się zajebiście czesać magę profesjonalnie. A gdzie kuźwa nie umiem nałożyć kimono, znaczy kimono jeszcze umiem nałożyć, ale nie umiem zawiązać nawet prostego obi. Znaczy proste obi umiem, ale to jest pi razy drzwi i w życiu bym nie wyszła tak na zewnątrz. Nikt by mnie nie zjadł, nikt by nawet nie skomentował, ale u Japończyków jest tak, wiecie, bo Japończycy nie komentują czegoś. Nie ma czegoś takiego, że nałożysz coś źle, a ktoś ci na ulicy powie, hej, kurwa, źle to założyłaś, nie, to nie jest Polska. Tylko sama dla Japończyków świadomość, że nie zrobiło się tego dobrze, perfekcyjnie, że zrobiło się to pierwszy, to jest takie, ludzie to zauważą, zwłaszcza starsze osoby, które jednak gdzieś tam pamiętają te rzeczy. Więc to jest taka presja, którą każdy ma, tak naprawdę to taka psychodela własna w głowie, no. Ale jeśli chodzi właśnie ogólnie o kimona, czy one są częstym widokiem w takim, w Japonii? Nie i tak jak mówiłam, załóżmy w Tokio, na pewno zobaczycie starsze panie w pięknych kimonach, zobaczycie często latem właśnie, jak wszyscy się wybierają na hanabi, dziewczęta w pięknych yukatach i tutaj wytłumaczmy, no kimono to nie jest yukata, yukata to nie jest kimono. Yukata była kiedyś po prostu piżamką. Dzisiaj przetrwała jako po prostu, można to powiedzieć, ale to totalnie w takich klamrach, że to jest takie letnie kimono, ale to nie jest kimono, to jest po prostu yukata. Jeszcze jeśli chodzi o kimono, nierówne. Są kimona totalnie piękne, jedwabne i są kimona materiałowe. I do każdego kimono też trzeba dobrać odpowiedni pas. No raczej do kimono takiego jedwabnego, jebutnego, no nie dobierzesz jakiegoś tam materiałowego takiego. Znaczy to też zależy od wszystko, tutaj też już gusta też wchodzą, ale raczej bierze się takie wielkie, te jebutne, które się robi aż całe takie, można powiedzieć, ja to mówię, plecaki na plecach z tego obi. Czego się... Ja osobiście dlatego poszłam w mompę, ponieważ nie uważam, że jestem dobra w wiązaniu obi i też nawet gdybym poszła na taki kurs, nawet gdybym się naumiała, to
Ja jestem kobieta pracująca. Ja żadnej pracy się nie boję. A co za tym idzie, ja muszę mieć wygodnie. Więc mąpę ma coś dla mnie uroczego, że raz po pierwsze, nie trzeba wiązać obi, bo to działa jak hakama i ma taką budowę jak hakama, tylko że jest zwężane w dół. Poza tym, moi drodzy, oprócz tego, no co ty pipkasz? Oprócz tego musicie wiedzieć, że jest to strasznie wygodne i można pracować w tym. No w kimono niby też, ale schylanie się, te kolana mają opór, bo wiadomo, to jest dość dobrze ściśnięte, no, chociaż może trochę sobie tam poluźnić. No nie, chyba że gdzieś tam na wyjście, ale to i tak nie miałabym odwagi, znając swój brak umiejętności poprawnych do wiązania poprawnie obi. Dlatego też... jeszcze jedną kwestią dla mnie ważną jest to, że mumpy jest... przynależne kulturze bardziej ludowej, kulturze prostej, kulturze też wieśniaczej, chociaż dzisiaj jest używane również jak najbardziej przez kobiety, które noszą przepiękne, jebutne kimona i często są używane mumpy, kiedy pada deszcz i kobiety nie chcą, aby te piękne kimono, aby coś po prostu mu się stało, więc nakładają sobie mumpę, albo jak chcą jechać na rowerze, niezwykle to pomaga. Ktoś się pytał, jak tam wchodzi kimono. Mompy to są tak wielkie pantalony, one tak wyglądają przylegle do ciała, dlatego że one są bardzo mocno związane i można je jakby tak obudować na ciele, ale one są pantalonami i nie ma problemu. Kimono wchodzi w jedną, jakby jedna część kimona wchodzi w jedną nogawkę, druga część kimona prawa, lewa, bo o to chodzi, że wchodzą po prostu w nogawki sobie. Jesteś, wczoraj nie było problemu, a mimo wszystko nałożyłam kimono, które było niejedwabne, ale z takiego grubego, ciepłego materiału, takiej bawełny bardzo grubej. No, więc z takimi cienkimi, letnimi, jedwabnymi to w ogóle nie ma problemu, to one jeszcze ładnie się układają w tych mompę. Tak jak mówiłam, dzisiaj kobiety też bardzo bawią się mompę, bo ogólnie też kobiety bawią się kimonami, jak już mają wszystkie umiejętności w wiązaniu, no to tu już wchodzi bawienie się, wiecie, krojami, wzorami, dodatkami, że tutaj, jak pokazywałam wam, kombinowanie kimono i bluza i wystaje kaptur, też są takie już, takie totalnie nowoczesne, są bardzo klasyczne, czekajcie, proszę, zjedz moją komórkę. Ale to jest już moim zdaniem wyższa półka i wyższa jazda. Mompę ogólnie, jak powiedziałam, dla mnie to jest kultura, przede wszystkim jeśli chodzi o historię, to jest kultura kobiet pracy. Na początku kobiet pracy, po prostu kobiet wsi. Kobiet, które szły na pole, kobiet, które zbierały herbatę, kobiet, które pracowały przy inwentarzu, tak, czy przy wszystkich tych zwierzątkach i jak to ten kargul, wie wszystkich i elementarz. No, wiecie o co chodzi. Świnki, krówki i inne takie dziabulety. Ale to też smutna karta historii, dlatego że mompę, o czym mówiłam, przynależne było też, no nie nazwijmy tego kultury, ale w momencie, kiedy odbywała się wojna, kiedy młodzi mężczyźni szli na wojnę, było coraz mniej rąk do pracy i kobiety po prostu musiały pracować, nieważne czy tam były szlachciankami czy nie, wszystkie kobiety miały zakaz noszenia kimono i to wychodziło z kilku rzeczy, bo wielu z was to zaskoczyło, dlaczego taki zakaz. Po pierwsze, bezpieczeństwa. Jak mówiłam, kimono jest przepiękne, ale bardzo trudno w nim biegać, bardzo trudno w nim pracować. A mompy jest wygodne, można w nim pracować i można w nim biegać, co było też ważne, dlatego że były naloty i trzeba było szybko zbiec do bunkru. I to był bardzo ważny element, jeden z elementów. Kolejnym i taki oficjalny to był element. Nieoficjalny, ale też podawane to było przede wszystkim to, że to nie był czas na strojenie się, bo kimono to jest kobiecość, kimono to jest piękno,
To jest bycie takim kwiatem, taką esencją kobiecości. A to nie był czas. No, esencja kobiecości. Tutaj się odezwała. Co, lalunia? Wiecie, synowie, bracia, kuzyni, ojcowie ginęli na froncie, a ty będziesz super w pięknym kimonku sobie napieprzeć. No chyba tak to nie działa. Tak, kobiety były zobligowane do noszenia mompę, więc mompę też miało taki wkład wojenny, że tak można rzec. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie przetrwało to. To po prostu była jedna z kart historii i tak to działało. A dzisiaj, jak mówiłam, dzisiaj jest używane jak najbardziej. Dzisiaj się też kombinuje, że pod mompę to i kimono nałożyć, możesz kimono z obiad, na to jeszcze w ogóle, słuchajcie, mompę. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja lubię taki bardzo wsiowy. Ja teraz czekam na moją górę od mompę, która jest bardzo taka wsiowa. Bo wczoraj ten, co nałożyłam, to no, był prosty, ale nadal miał taki jakiś dalej szyk. Ja bardzo lubię jakoś tak, no to wsia japońska jakoś, słuchajcie, mnie ciągnie. Ale dobrze, już koniec o tych moich przemyśleniach dalej. Jak Japończycy do tego podchodzą? Bardzo fajnie, zwłaszcza jeśli ktoś ma umiejętności w noszeniu kimona, wiązaniu, obi, to zawsze jest to na plus. Ale z drugiej strony też nie oczekujcie, że tutaj po prostu ludzie będą przystawać i nie wiem, klaskać. No czasami ktoś może was zatrzymać, pochwalić. Ja powiem wam, że wczoraj jedna pani powiedziała tylko kawaii, ale nie wiem, czy to mówiła o moim mompę, czy mówiła o tomokaczce, więc pi razy drzwi. A z drugiej strony faktycznie ja to mówię, że te tradycyjne stroje otwierają serca dziadków i babci. Tak, i drzwi świątynne, to już opowiadam, opowiem jeszcze raz. No super, dzięki, girl. O matko. Wiecie co? Wczoraj poszłam do tej świątyni robić zdjęcia, no i tam czaskam, czaskam i widzę, idzie pan. I ja do niego: dzień dobry. I już widzę, że to osoba, która sprząta, opiekuje się tą świątynią. I tak mówię: ja tutaj sobie tylko zdjęcia robię. On mówi: nie ma problemu, proszę robić. I tam poszedł do magazynku, coś tam się grzebał. I po chwili wyszedł i się zapytał, czy ja zrobiłam ładne zdjęcia. Mówię: tak, bardzo fajne wyszły, dziękuję bardzo. I on mówi: a chce pani zobaczyć w środku, jak wygląda? Czy ty zżygałaś się, czy zbekłaś? Ja pierdzielę. O Jezu, jakie dziecko. No, sobie do gardła tam na koniec wstać jeszcze. I wiecie co? I muszę wam powiedzieć, że no, on mi pokazał. Ja zawsze się zastanawiałam, bo czy to nie jest tak, że świątynia jest zamknięta, tylko ołtarz główny, to może źle powiedziałam, ołtarz, nawet nie główny, bo ołtarz główny nazywa się Hunden, a on powiedział mi w sekrecie, że właśnie Hunden to nikt nie widział, bo tam jest jakiś sekret schowany. O, ja takie: o kuźwa, zaraz będę w tej National Telewizji, że się kuźwa wkradła, bo chciałam sekreta zobaczyć. Nie no, żartuję oczywiście, ale w sensie bardzo fajnie, bo on tak zobaczył, że ja tutaj mumpę, tutaj tak i taka, o, jakaś taka swojska kobita, jak ja byłem młody, to takich więcej łaziło, takich swojskich kobiet. No więc właśnie Jocia też się śmiał, że o, pewnie jak zobaczył ciebie tak ubraną, to tak mu się młodzieńcze lata przypomniały. Wysłałam też zdjęcie oczywiście dla mojej teściowej. Mówi: ojejku, jak ci pasuje, Emi. Tak, Jocian też powiedział, że pasuje. I to jest też bardzo duże pochlebstwo, dlatego że wiecie, to jest zwykły ciuch i nie każdemu pasuje. I tutaj nawet niektóre Japonki, które nakładają kimono i takie: ej, ale jej te kimono nie pasuje. No bo wiadomo, niektórym takie sukienki pasują, a niektórym nie pasują. Komuś pasują, nie wiem, takie jeansy, a ktoś będzie wyglądał. No to tak samo jest dokładnie i z tymi ubraniami tradycyjnymi. Komuś będzie pasować, a komuś nie. No, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli umiesz poprawnie wiązać, poprawnie nosić, to wszyscy będą raczej pozytywnie nastawieni, ale też mówię, nie oczekuj tutaj jakiejś owacji, tutaj jakiś, nie wiem. O, 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 ale czemu ty płaczesz? Proszę.
O Jezu, szatanka. Więc nie oczekujcie tutaj naprawdę też jakichś owacji na stojąco. Jeśli chodzi o kursy, to jak najbardziej możecie tutaj znaleźć. No chyba trzeba będzie już kończyć, bo mi ten szatan tutaj łobuzuje. Więc tak jak mówiłam, wszystko jest fajnie, jeśli ma się poprawne umiejętności. Chyba najgorszą rzeczą, jaką robi się ogólnie o Japonii i też wiem, że ogólnie o Azji, ale też ja powiem wam szczerze, ja dostałam od takich młodych dziewczynek kiedyś takie zdjęcie i chyba chciały, nie wiem, popisać się albo, nie wiem, taki jakiś ukłon zrobić w stronę Japonii i nie wyszło im, bo wzięły jakieś takie... Nie wiem, jakieś takie tanie szlafroki z jakiejś takiej cienkiej, jakiegoś cienkiego materiału. Związały to jakimś szalikiem i włożyły w włosy pałeczki. O kurwa, ludzie, nie róbcie tego. Włożenie we włosów pałeczek to jest... To no, nie, to nawet nie chodzi o obrażanie, tylko tutaj się po prostu ludzie z tego śmieją, bo to jest takie... Ode kurwa, fakt, dlaczego ty włożyłaś sztućce sobie w czaszkę? To jest tak jakby, żeby pokazać w ogóle kuriozalność i debilizm tej sytuacji, to wyobraźcie sobie, że przyjeżdża Japonka, robi sobie kuźwa korali se robi z cebul. Wiesza sobie korali z cebul, bierze sobie jakąś rozkloszowaną białą spódnicę z jakiegoś second handu, maluje tam kurwa trzy listki, maluje kurczaka, nakłada, a w czaszkę wkłada widelec i nóż i chochle. O, chochle z tego, z Bolesławca i przychodzi i mówi, cześć, bo ja mam taki ludowy strój polski. Do jakiegoś zwykłego Polaka, do ciebie. No i jaka by była twoja reakcja? No bo ja by było, oje kurwa, ja pierdolę. Więc to jest dokładnie to samo. To nie jest tak, że Japończycy się, nie wiem, obrażają. Ale nie, to jest beka ostra, więc... Jeśli nie stać cię na kimono, jeśli nie stać cię na yukatę, to nie nakładaj szulafroka i nie udawaj, że jesteś Japończykiem, bo to tak nie działa. No. I nie wtykaj sobie kuźwa sztućców w łeb, bo kanzasi to jest zupełnie co innego. I tak Japończycy widzą, kiedy wtyknąłeś sobie w łeb prawdziwe kanzasi, w których bądź co bądź nie ma takiego typu, które wygląda jak pałeczki kurwa do jedzenia, więc nie róbcie tego, błagam was, bo to jest takie frajerstwo level hard. No, ale ogólnie tak jak powiedziałam, jeśli edukujecie się, jeśli poprawnie nosicie, to nie ma problemu, będzie fajnie, będzie zabawa i tylko się rozwijać, ale mówię, trzeba naprawdę być pewnym siebie i najlepiej być potwierdzonym przez japońskiego nauczyciela, po prostu kimona, osobę, która prowadzi sklep z kimonami, osobę, która uczy o kimonach, ponieważ... to wtedy wiesz, że ty to nosisz poprawnie. Jeśli chodzi o Polskę, to ja się nie wypowiadam, bo to pewnie każdy i tak pi razy drzwi by wyszedł, ale jeśli planujesz tu żyć i lubisz kimona, chcesz nosić kimona, no to raczej polecałabym przejść na taki kurs. Dlatego ja się wstrzymuję, mimo iż bardzo lubię kimona, chociaż wreszcie powinnam pójść na ten kurs, ale ja nie wiem, czy ja pójdę, bo po prostu cała koncepcja stania i dobra, teraz zginasz to tak, a teraz przełóż to, ja nie wiem, kuźwa, daj mnie żyć, kobieto. Więc mąpę, ja to bardziej tak wsiowy styl, jak już mówiłam. I wiecie co? Powiem wam jeszcze taką ogólnie dygresję, że dla mnie ten właśnie wsiowy styl ma jakąś taką prawdę w sobie. Taką jakąś magiczną prawdę, tą prostotę. Ja ogólnie bardzo lubię, słuchajcie, nie wiem, czy oglądacie Taiga Drama. Taiga Drama to jest słowo, które oznacza historyczne dramy, czy Taiga Eiga, czyli historyczne filmy o Japonii. To zachęcam was, żebyście oglądnęli. Może tam gdzieś pojawi się taka właśnie z ery
Edo i tam pojawią się wieśniaczki, czy też pojawią się proste kobiety, już nie mówię o szlachcie, dlatego że bardziej mi się podoba, to nawet nie wieśniaczki, bo wieśniaczki to mają to już tam hardy taki śmietnik style, ale takie zwykłe mieszczanki, takie proste, bardzo mi się podobają najprostsze kimona, które właśnie nie są z jedwabiu, a są właśnie z materiałów i bardzo proste mage, w sensie tylko, że tak kolokwialnie powiem, tylko ulizane, bez jakichś wielkich kanzasi. Znaczy, ja ogólnie jestem zbudowana tak, wiocha style i jebudność style. I z którym dzisiaj się stylem obudzę, to jest pytanie życia, więc tak, dwa kontrasty we mnie żyją totalne, że ja dzisiaj cesarzowa, ośmiowarstwowe kimono z Heian Jidai i zapierdzielam, czy daj mi Oiran Kanzasi, Oiran ma naprawdę w chuj tych Kanzasi i ja idę po bułki, kurwa, nie? Albo, o nie, ja jestem dzisiaj wieśniara, biorę koszyk i idę w Yama, czyli w góry zbierać sansai, czyli warzywka japońskie z gór. To po prostu we mnie istnieje, takie dwa kontrasty. I ogólnie podsumowując, Japończycy bardzo lubią, bardzo cenią pielęgnowanie właśnie tego folku, tej tradycji, dlatego że sami Japończycy rzadko noszą, mimo iż są, jak najbardziej są osoby, jest całe community też, słuchajcie, jeśli chodzi o noszenie właśnie takich tradycyjnych ubrań. Ale to muszę powiedzieć, że i tak, na skalę światową to można powiedzieć, że dużo osób, ale jak się tu żyje, to i tak nadal ludzie powiedzą, tutaj też lokalsi, że to tam czasami się kogoś zobaczy. No bo, jak już powiedziałam, trzeba mieć umiejętności. Oczywiście zawsze można sobie kupić getta, czy kupić zuri, czy kupić okubo i sobie zapierdzielać, bo można to mieszać z stylem właśnie zachodnim. U nas możecie dostać getta, getta męskie, getta damskie, to są chodaki, klapki, sandały, jak tak zwał, więc serdecznie zapraszam. Mamy też yukaty, całe zestawy, gdzie jest obi, yukata i getta, czyli cała yukata i pas do tego i właśnie te sandały, więc jak najbardziej możecie kupić, możecie też ćwiczyć wiązania i tak się założę, że ludzie, którzy w Europie z tych tutoriali ćwiczą i tak pewnie lepiej zawiążą niż ja tutaj mieszkając. No, więc tak to wygląda. Mompe jest przydatne, mompe jest fajne i ja chyba będę po prostu dokupywać nowe i będziecie mogli mnie zwać Mompe Gary, czyli dziewczyna w mompe. No i tyle, i kończę, bo Dziabuletka weszła w taki, wiecie, w taki trans ostatnio, że jak nie ma mamusi, to się życie kończy, więc najlepiej się uwiesić na szyi. To jest okropne, bo ja słyszałam o tym, to jest takie stadium larwalne małych dzieci, gdzie one muszą być ciągle z mamusią. Kuziwa, nic nie zrobisz. Dobrze, już kończę i widzimy się już niebawem. Dziany, mateny, bajbu.